Radio Wnet, www.wnet.fm. A my mamy połączenie z Gdańskiem, z panią redaktor Marią Giec, dziennikarką magazynu Solidarność, magazynu wydawanego przez Solidarność Związek Zawodowy i członka zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam ciebie Krzysztofie, witam państwa serdecznie. Wczoraj było posiedzenie Rady Miejskiej dotyczące prałata Biankowskiego. Co działo się w czasie tego posiedzenia? No, sprawa księdza Jankowskiego rzeczywiście zdominowała całe posiedzenie Rady, chociaż omawiano wiele innych rzeczy i bardzo szkoda, że na inne nie zwrócono też uwagi. Natomiast co się działo? No przede wszystkim radni Gdańska postanowili zmienić historię Gdańska i zmienić historię Polski, dlatego że swoją decyzją o odebraniu tytułu honorowego obywatela Gdańska księdzu prałatowi Henrykowi Jankowskiemu i na dodatek odebrania nazwy, czy z usunięcia nazwy ze skweru niedaleko Kościoła Świętej Brygidy, czy Bazyliki Świętej Brygidy. Skwer nazywał się imieniem Henryka Jankowskiego oraz powiedzmy nakazem rozbiórki, notabene nie swojego pomnika, czy demontażu nie swojego pomnika, no podkreślili, że właściwie ksiądz Henryk Jankowski w ogóle nie istnieje, a za chwileczkę dowiemy się, że takiej postaci nie było. A przecież jest to postać, która bardzo dużo zrobiła i dla Gdańska, i dla Polski, no i przede wszystkim dla mieszkańców, i to nie tylko Gdańska, ale właściwie całego Pomorza, bo owszem, była to postać bardzo kontrowersyjna. Ksiądz Jankowski nie żyje już od bez mała 9 lat. I rzeczywiście po takim artykule, który się ukazał na początku grudnia, napisany przez dziennikarkę dosyć, bym powiedziała, znanej i ogólnopolskiej, jednej ze znanych i ogólnopolskich gazet, która notabene 2 miesiące później wzięła sobie i zmarła, bo ciężko zachorowała. To był jej praktycznie niemal ostatni materiał publikowany w tejże gazecie, z różnego rodzaju oskarżeniami właśnie w kierunku księdza Jankowskiego, rozpętała się taka, bym powiedziała, nagonka na postać księdza, która, no mówiąc szczerze, jest, no tu ja bym powiedziała, że to jest taka forma samosądu, dlatego że nikt nie zgłosił, nie powstała żadna komisja do zbadania takich czy innych zachowań księdza Jankowskiego. Owszem, gdzieś toczy się jakiś proces, ale ten proces nie zakończył się i nie ma wyniku, nie ma postanowienia sądu. W związku z tym wydawanie wyroku, i to takiego jednoznacznego, przez osoby, które nie są do tego powołane, dla mnie jest to po prostu zwykłym linczem, czy też takim samosądem. I zresztą nie tylko dla mnie, ale dla bardzo wielu ludzi. Co zresztą pokazało chociażby głosowanie. Bo w tym dniu, wczoraj, na sali w gdańskim ratuszu było 33 radnych. Ale głosowało zaledwie 22. 11 w ogóle odmówiło głosowania. Tu ktoś może powiedzieć, no tak, bo to byli radni związani z PiS-em. Ale również spośród tych 22 za odebraniem właśnie tego honorowego obywatelstwa, czy tytułu honorowego obywatelstwa, czy powiedzmy usunięcia nazwy i tak dalej, głosowało 19 lub 20 radnych, a tych 2-3 byli radni jednak z tejże koalicji, bo tam była i Koalicja Obywatelska, i Wszystko dla Gdańska. Czyli nie tylko radni z PiS-u no, nie zgadzali się z tym postanowieniem, które zostało jakby odgórnie narzucone. Zresztą to było dla mnie takie kuriozalne, bo ja dawno nie byłam w gdańskim ratuszu,
I przyznam się, że znaczy podczas powiedzmy obrad sesji Rady Miasta i przyznam się, że byłam zaszokowana, ponieważ w momencie, kiedy chciałam wyjść na salę i przedstawiłam się na salę obrad i przedstawiłam się, że jestem dziennikarzem, jak się nazywam, z jakiej jestem gazety, to dowiedziałam się, że nie wolno mi wejść. Co było dla mnie takim szokiem, bo się okazało, że inni dziennikarze mają prawo. Więc to znaczy co? Dla jednych dziennikarzy jest wstęp na salę obrad, dla innych nie. No, żeby dostać się na tę salę, zajęło mi to dobre pół godziny. Walczyłam, chodziłam, obijałam się od pozamykanych drzwi, chodziłam po różnych jakichś urzędnikach. To było dosyć skomplikowane, żeby wejść, mając legitymację międzynarodową dziennikarską i mając legitymację Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, nie mówiąc już o innych jakichś zaświadczeniach czy legitymacjach. Więc przepraszam, to znaczy, że się takich ludzi w ogóle nie wpuszcza. I na dodatek druga rzecz, która mnie też zaszokowała, ilość tak zwanej ochrony czy pracowników z ochrony czy tam wewnętrznej, bym powiedziała, nie wiem, jakiejś takiej policji miasta, ale to nie była Straż Miejska, było no, dla mnie zaskoczeniem, bo ja nawet wchodząc do Sejmu nie widziałam tylu, powiedzmy, strażników, co zobaczyłam wczoraj w Radzie Miasta. I to no w końcu, przepraszam, ale stosunkowo no niedużym mieście, bo Gdańsk owszem, no jest dużym miastem w Polsce, ale to nie jest największe miasto w ogóle na świecie, ale nawet nie jest największe miasto w Polsce, więc co może się stać? Ja rozumiem, że wszyscy są przewrażliwieni po śmierci, brutalnym zresztą zabiciu poprzedniego prezydenta Gdańska, no ale taka ilość ochrony chyba nie jest potrzebna. Dla mnie też takim kolejnym szokiem było to, że jak już weszłam na tę salę obrad, to tak naprawdę właściwie nic nie słyszałam, bo nagłośnienie jest beznadziejne. W ogóle właściwie to nagłośnienie jest tylko dla pierwszych kilku rzędów, tam dwóch czy trzech i oczywiście prezydium. Natomiast reszta towarzystwa ma nie słyszeć, o czym się mówi, albo słyszy jakiś bełkot. Dlatego też na przykład wielu dziennikarzy miało słuchawki na uszach i oglądało w internecie, siedząc na sali obrad, oglądało w komputerze całą rozprawę, a właściwie słuchało, bo całe posiedzenie rady było nagrywane. Więc ja w rzeczywistości no, wróciłam do redakcji i zajęłam się oglądaniem tego w internecie i słuchaniem, bo zdecydowanie lepiej słyszałam. No, na pocieszenie powiedzmy tego wszystkiego, co dla mnie znów było takim kuriozalnym wydarzeniem, dostałam czerwonego tulipana, ponieważ dzisiaj jest Dzień Kobiet, więc już wczoraj radni czy tam pracownicy Rady Miasta Gdańska wręczyli mi kwiatek z okazji dzisiejszego święta, czyli takie nawiązanie troszkę do tej sytuacji sprzed, powiedzmy, czy tam tradycji sprzed kilkudziesięciu lat. No, tu można by było na temat samego tego, bym powiedziała, procesu odbierania, bo to tak można chyba nazwać, odbierania właściwie wszelkich honorów księdze Jankowskiemu, mówić dosyć dużo, bo właściwie tak, nie mamy żadnych dowodów na jego takie czy inne prowadzenie się czy postępowanie moralne. Artykuł, który się ukazał, jak już wspomniałam, na początku grudnia, zawiera bardzo dużo błędów takich formalnych. Ja już nie mówię, czy osoby, które się wypowiadały, mówiły, czy wypowiadają w tym artykule, mówiły prawdę. Ale jeżeli autorka, no niestety nie żyjąca, więc nie powinna mówić o niej źle, myli kościół czy bazylikę świętej Brygidy z kościołem świętej Barbary i pisze, że w kościele świętej Barbary
Warszawy odbywały się ważne spotkania i to właśnie dopóki trwał PRL, plebanię świętej Barbary odwiedzały sławy z całego świata. Czyli gościli tam i premierzy, i prezydenci i tak dalej. No przepraszam, ale kościół świętej Barbary leży, a przynajmniej wówczas był na obrzeżach, znajdował się na obrzeżach Gdańska, no dzisiaj Gdańsk się rozbudowuje. Jest to nieduży kościół na tak zwanym Dolnym Mieście, czyli nazwie części Gdańska, czy dzielnicy Gdańska. I nie miał nic wspólnego od roku 70 z księdzem Jankowskim, bo od roku 70 ksiądz Jankowski był już przypisany do kościoła świętej Brygidy. I tutaj można znów powiedzieć, że już pomijam kwestie dalsze w tym artykule, ale tam błędów takich czysto formalnych jest bardzo dużo. Do tego dochodzi, bym powiedziała, coś takiego jak radni, no może nie wyartykułowali tego wprost, ale stwierdzili, że ksiądz Jankowski jest obarczany czy obwiniany również współpracą ze służbami bezpieczeństwa z czasów PRL-u. No to nie do końca tak jest, znów kolejna prawda, dlatego że od roku 70 każdy nowo mianowany proboszcz musiał obowiązkowo złożyć ślubowanie w Wydziale do Spraw Wyznań i dopiero wtedy mógł formalnie objąć stanowisko proboszcza danej parafii. I nie było od tego odejścia. I taka osoba często była wpisywana już do akt jako kontakt operacyjny. Do takiego księdza przyjeżdżały służby bezpieczeństwa i zadawały różne mniej lub bardziej mądre pytania. I ksiądz no, musiał na nie w jakiś tam sposób odpowiadać. Ksiądz Jankowski nie donosił, ponieważ z akt IPN-u, czy z dokumentów IPN-u nie wynika, żeby był w jakikolwiek sposób tajnym współpracownikiem, czego nie można powiedzieć o innych osobach. Na chwilę przerwę, to wszystko jest bardzo ciekawe, tylko powiedzmy jeszcze na zakończenie, bo na zegarze 8.01 za chwilę Antoni Opaliński, przegląd prasy. Co dzisiaj się stanie z pomnikiem Henryka Jankowskiego? No więc dzisiaj pomnik ma być zdemontowany przez członków Solidarności, Stoczniowej Solidarności, ponieważ pomnik jest własnością Komitetu Budowy Pomnika Księdza Jankowskiego i nie jest własnością miasta. Miasto przypisuje sobie prawo do tego pomnika. Ja tu podkreślę, to jest wysoka, ponad dwumetrowa, 2,60 postać czy rzeźba duchownego wykonana z brązu. To jest wielka gratka, zresztą był taki moment, kiedy obalono ten pomnik, próbowano zabrać tę rzeźbę. Wszystko za przyzwoleniem władz miasta. Więc, bo żeśmy do tego potem dochodzili. Jak, kto, dlaczego przyjechał samochód i chciał zabrać, właściwie zabrał, już włożył na pakę tę rzeźbę, która no, jest bardzo cennym surowcem, bo to jest brąz. Więc jeżeli mamy iluś tam kilogramowy postument wykonany z brązu, to można na tym bardzo dobrze zarobić. Bardzo. No, przepraszam, ale tak to wygląda. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Gdańska. Maria Giec, dziennikarka magazynu Solidarność, była gościem poranka. Dobrego dnia pani redaktor. Dziękuję. Życzę. Bardzo. Jest godzina 8.02. Radio Wnet, www.wnet.fm.